With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com. Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 89 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin. Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. W dzisiejszym programie pragniemy wytłumaczyć Wam, dlaczego my, katolicy, mamy obowiązek chodzić na mszę świętą, niedzielę i święta nakazane. Zapraszam Was na pogadankę, którą przygotował przed wielu laty ojciec Kornelian. Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pewnego razu do prywatnego domu, gdzie już od lat leżała paraliżem tknięta staruszka, przyszedł kapłan odprawić mszę świętą. Babcia, jak i jej zamężna córka, czuły się bardzo uhonorowane i szczęśliwe. Córka zebrała wszystkie dzieci. Brakowało tylko najstarszej, która od czasu pójścia na wyższe studia zaczęła opuszczać się w praktykach religijnych, a zwłaszcza w uczęszczaniu na mszę świętą. Jej nieobecność sprawiła matce dotkliwy ból, co nie uszło uwagi księdza. Chciała posłać po córkę, ale ksiądz ją delikatnie powstrzymał. Wtedy powiedziała mu, że dopóki dzieci jej będą mieszkać pod jednym dachem z rodzicami, będą brać udział we mszy świętej, czy ona będzie odprawiana w kościele parafialnym, czy wyjątkowo w domu. Kapłan przekonał ją, że zmuszanie kogoś do udziału we mszy świętej nie jest wskazaną metodą wychowania, a tym bardziej nie jest nią stawianie ultimatum. Podobne obrazki z dzisiejszego życia są nam znane. Wspominacie o nich w swoich listach. Warto więc tę sprawę naświetlić, żeby z jednej strony rodzice wiedzieli, jak daleko w wychowaniu mogą się posunąć, a z drugiej strony, żeby młodzież mogła rozwiązać swoje trudności religijne. Wytłumaczę, dlaczego my, katolicy, mamy obowiązek chodzić na mszę świętą w niedzielę i święta nakazane.
Tytuł pogadanki brzmi Msza Święta w życiu katolika. Msza Święta jest sprawą miłości między Bogiem a człowiekiem. Nikt więc nie potrzebuje nikogo do niej zmuszać. Sam Chrystus tego nie czyni. On okazuje nam swą miłość. On pociąga nas swą miłością. Przypomnijmy sobie Jego delikatność i poszanowanie ludzkiej woli przy zapowiedzi ustanowienia Eucharystii. Gdy mówił, że da ludziom ciało swoje na pokarm, a krew swoją na napój, Żydzi się strasznie zgorszyli. Uznali Jego obietnicę za bluźnierczą i nie do przyjęcia. Wielu wtedy odeszło od Niego. Wówczas Jezus zwrócił się do 12 apostołów i postawił ich wobec alternatywy, mówiąc, czyż i wy chcecie odejść? Uczniowie z pewnością byli zaszokowani tą obietnicą, nie rozumieli jej. Byli jednak bardziej duchowo urobieni niż przeciętni słuchacze, więc przyjęli obietnicę Chrystusa z wiarą. Święty Piotr w imieniu wszystkich odpowiedział, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Ty jesteś Mesjaszem. Religia wiąże nas z Bogiem i opiera się na miłości, a miłość jest wolna. Miłość jest chętnym darem serca. Nie można jej narzucić ani nakazać. Sama miłość jest również darem Boga. Na podchwytliwe pytanie uczonego w piśmie, które jest pierwsze i największe przykazanie, Chrystus odpowiedział: miłować Boga z całego serca i ze wszystkich sił, a bliźniego jak siebie samego. Chrystus przyszedł z nieba na ziemię i umarł za nas z miłości. Kalwaria była świadkiem najwyższej miłości Boga do nas ludzi, a msza święta uobecnia nam tę najwznioślejszą miłość Boga w naszych czasach, dla naszego pokolenia, tylko w sposób bezkrwawy, mistyczny, tajemniczy, ale prawdziwy. Msza święta, jako pamiątka śmierci Chrystusa, jest największym darem miłości spośród wszystkich darów, którymi Pan Bóg kiedykolwiek w historii obdarował ludzi. Dlatego msza święta, jako bezcenny dar miłości, jest ośrodkiem naszego życia duchowego i środkiem naszego zbawienia. Jeśli więc idziemy na mszę świętą z posłuszeństwa dla przykazania, pod presją rodziców lub dziadków, zbieramy z tej mszy zasługę za posłuszeństwo, ale dopiero przygotowujemy się do przeżywania nieskończonej miłości Boga. Do udziału we mszy świętej zaprasza nas Chrystus. Jak oblubieńcy w przypowieści zaprosili gości na swą ucztę weselną. Do mszy świętej winniśmy być pociągnięci i przynagleni przez miłość Chrystusa. Miłość Chrystusa jest siłą atrakcyjną. Właśnie o swym świadectwie najszlachetniejszej miłości na Kalwarii mówi Chrystus, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, wszystkich przyciągnę do siebie. A msza święta odtwarza tę samą miłość niepojętą konającego Chrystusa na Kalwarii i zwycięskiego Chrystusa zmartwychwstałego. Prawdopodobnie źródłem niewiary dziewczyny, która dawniej lubiła chodzić na mszę świętą, a teraz od niej stroni, stał się uniwersytet, który powinien ubogacić jej umysł i uwrażliwić serce. Niestety, profesorowie często nie mają skarbu wiary, szydzą z religii i każą za prawdę uznawać tylko to, co zmysły i rozum poznają. Według tych kryteriów wiarę w wcielenie Chrystusa i Jego przyjście na ziemię
wiarę w przeistoczenie chleba w jego ciało, a wina w jego krew, uznała może za magię, za bobon, za dowód zacofania. Jeśli zaś wiary jeszcze nie straciła, powstały w jej umyśle trudności, których nie umie sobie rozwiązać. Wiara nasza we wcielenie Chrystusa, w Jego obecność pod postaciami chleba i wina, nie jest naiwna. Jest objawiona przez Chrystusa. Rozum zaś przychodzi nam z pomocą, opierając się na wywodach z natury. Niech to rozświetli następujący przykład. Pewien Mahometanin zadał biskupowi Samonas z Gazy Palestyńskiej 3 pytania. Zapytał najpierw, jak to możliwe, żeby Chrystus przemienił chleb w swoje ciało, a wino w swoją krew? Biskup mu odpowiedział, kiedy przyszedłeś na świat, nie od razu byłeś dorosłym. Musiałeś wpierw wyrosnąć. Co ci ten wzrost dało? Spożywanie chleba, pokarmów, które zamieniały się w twoje ciało i krew. Czyż to nie cud? A zatem, czy Bóg nie może dokonać podobnego cudu, jakich wiele czyni w naturze? Druga trudność. Jak to może być, że Chrystus jest obecny w tak małej hostii z bóstwem i człowieczeństwem? Mahometanin otrzyma na to odpowiedź następującą. Popatrz na rozległy krajobraz, na góry, doliny, leżące w niej wioski, a jednak mieści się on cały w twoim małym oku. Czyżby więc Bóg, który stworzył twe oko i krajobraz, nie miał władzy, aby być cały w małej hostii? Wysunął trzecią trudność. Jak może Chrystus przebywać jednocześnie we wszystkich konsekrowanych hostiach? Biskup wyjaśnił, u Boga nie ma nic niemożliwego. Rozbij lustro na wiele kawałków. Czy każdy kawałek nie będzie odbijał jednego słońca? Msza święta jest dla nas źródłem zbawienia. W Komunii Świętej jednoczymy się z Chrystusem. Otrzymujemy moce Boże potrzebne nam do pokonywania trudności życiowych. Posłużę się znowu przykładem. W Chinach, w prowincji Hunan swego czasu apostołował biskup Cuthbert O'Gara i kierował wszystkimi misjami ojców pasjonistów w tej prowincji. Kiedy w latach 40. Chinami zawładnęli komuniści, biskup O'Gara został wtrącony do więzienia. Po uwolnieniu opowiadał, że wierni przemycali mu do celi więziennej hostię i wino. Mógł więc prawie co dzień odprawiać mszę świętą dla wszystkich więźniów w celi, których nawrócił na wiarę katolicką. Żeby jednak strażnicy niczego nie podejrzewali, biskup kładł się na podłodze twarzą do ziemi. To samo czynili współwięźniowie, otaczając go kołem. Wszyscy przyjmowali komunię świętą, która pozwoliła im przetrwać śledztwo, tortury i długie lata odosobnienia. W swojej autobiografii Vessel of Clay, naczynie z gliny, arcybiskup Fulton Sheen opisuje, że w Chinach pewien misjonarz został zamknięty przez komunistów w pomieszczeniu i z małego okienka mógł widzieć wnętrze swojego kościoła. Był więc świadkiem splądrowania w świątyni, rozbicia tabernaklum i rozsypania hostii na ziemię. Nazajutrz rano do kościoła zakradł się mały chłopczyk, jego parafianin, ministrant. Kapłan widział, jak ten ministrant uklęknął przy tabernaklum, jakiś czas się modlił, potem zaś schylił się do ziemi i przyjął komunię świętą. Chłopiec pozostał chwilę na dziękczynieniu, po czym ukradkiem wymknął się z kościoła. Przychodził każdego dnia. Powtarzała się ta sama scena. Wreszcie na posadzce kościoła pozostała tylko jedna hostia święta. Chłopczyk, jak zwykle, zjawił się o tej samej porze.
trwał chwilę na modlitwie, pochylił się z miłością i spożył ostatnią hostię. W tym samym momencie w świątyni rozległ się strzał i kula trafiła chłopca w głowę. Zamknięty w celi kapłan widział, jak zza filaru wysunął się żołnierz komunista z karabinem w ręku i opuścił kościół. Ostatnia hostia stała się dla małego męczennika za wiarę wiatykiem. Chrystus towarzyszył mu w drodze do wieczności szczęśliwej. Nieświadomie stał się naśladowcą małego Pankracego z czasów rzymskich. Pankracy zanosił najświętszy sakrament uwięzionym chrześcijanom skazanym na pożarcie przez dzikie zwierzęta. Jednego dnia żołnierze rzymscy urządzili nań zasadzkę i usiłowali mu wyrwać hostię, lecz on mocno przyciskał Jezusa do serca tak, że go z ślepej zemsty zabili. Pewnego razu w rozmowie z emerytowaną nauczycielką poruszyłem temat przywileju udzielonego przez Kościół, że z racji konieczności, a więc ciężkiej choroby lub kalectwa, kapłan może odprawić mszę świętą w domu prywatnym chorego. Rozmówczyni przerwała mi słowa, mówiąc: ojcze, moja babcia miała szczęście, że w jej domu odprawiała się msza święta w warunkach misyjnych, zanim jeszcze zbudowano u nas kolej. Pewien kapłan przyjeżdżał konno z Filadelfii co miesiąc do jej miejscowości, odległej 150 mil, i odprawiał w domu babci mszę świętą. Wszyscy katolicy z sąsiedztwa zbierali się u niej na tę okazję. Tam właśnie tatuś mój poznał mamusię. Tatuś był konwertytą, a z zawodu kolejarzem. Na każdą mszę świętą przyjeżdżał wózkiem po szynach, poruszając go ręcznie. Trasa wynosiła 5 mil i wznosiła się w górę. W jednym klasztorze mieszkało 7 księży zakonników, wszyscy w podeszłym wieku. Najstarszy zaś, Arthur May, zbliżał się do 90. Odwiedzał go młodszy kapłan, który w dzieciństwie był jego ministrantem. I raz żartobliwie zapytał: ojcze Arturze, czy dają ci tu jeszcze jakieś zajęcie? Zapytany spojrzał nań zdumiony i odpowiedział: do niczego już się nie nadaje. Dzięki Bogu, że mogę jeszcze odprawiać mszę świętą. Na to młodszy ksiądz: to najważniejsze, to wystarczy. Czy nie po to głównie otrzymaliśmy święcenia kapłańskie? Nadejdzie kiedyś jeden dzień dla ojca i dla mnie, że nie będziemy mogli już odprawiać najświętszej ofiary. Staniemy się wtedy żywą ofiarą dla Boga, ołtarzem, kapłanem i żertwą. Złożymy najwyższemu kapłanowi ofiarę z siebie i z życia. Msza święta jest tajemnicą wiary ustanowioną przez Chrystusa dla zbawienia naszego. Tajemnica ta ma chwalebne rozwiązanie, bo zapewni nam zmartwychwstanie i udział w Królestwie Niebieskim. Msza święta, dobrze rozumiana i przeżywana, może przeobrazić całe nasze życie, a w chwilach najcięższych jest naszą ostoją, naszą mocą i nadzieją. Key Withers, rzymska korespondentka dziennika Chicago Tribune, w czasie wizyty w Polsce zapytała 6 wybitnych Polaków, co turyści amerykańscy powinni zrobić, aby lepiej zrozumieć ducha narodu polskiego. Odpowiedział jej Andrzej Wajda, znany dyrektor filmowy i teatralny: niech odwiedzą Kościół katolicki w niedzielę. Kiedy Adam Mickiewicz w 11 księdze pana Tadeusza chciał dać upust tęsknocie do polskiej ziemi, sięgnął we wspomnieniach najgłębszych przeżyć do mszy świętej w nowogródzkiej ziemi. Posłuchajmy. Wyszła msza. Nie obejmie świątynia maleńka całego zgromadzenia. Lud na trawie klęka. Patrząc we drzwi kaplicy, odkrywają głowy, włos litewskiego ludu, biały albo płowy.
pozłacał się jak łan dojrzałego żyta. Gdzieniegdzie kraśna główka dziewicza wykwita, ubrana w świeże kwiaty albo w pawie oczy i wstęgi rozplecione ozdoby warkoczy, śród głów męskich jak w zbożu bławat i konkole. Klęczący różnobarwny tłum okrywa pole, a na głos dzwonka niby na wiatru powianie chylą się wszystkie głowy jak kłosy na łanie. Pozostawiam was w zadumie nad najpiękniejszą i najcenniejszą tajemnicą wiary, pamiątką zmartwychwstałego Chrystusa. Każde słowo odnowionej liturgii mszy świętej rozjaśnia tę Bożą tajemnicę, ofiarę złożoną Bogu za nasze grzechy, na pamiątkę najwyższej miłości Chrystusa i na uwielbienie Trójcy Świętej. Teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na sierpień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę sierpnia. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za stawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej. Na sierpień Ojciec Święty podaje nam następującą intencję modlitwy. Za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby nasza braterska miłość spływała obficie na każdą napotkaną osobę. 13 sierpnia, ostatni dzień nowenny do świętego Maksymiliana Kolbe, męczennika z Oświęcimia, założyciela Rycerstwa Niepokolanej, wielkiego czciciela Matki Bożej Niepokolanej. 14 sierpnia, Wigilię Niebożęcia Najświętszej Marii Panny, wspominamy świętego Maksymiliana Kolbe, męczennika miłości, wielkiego naszego rodaka. 15 sierpnia wypada uroczystość Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dziś wierni w licznych sanktuariach maryjnych na całym świecie głoszą chwałę Maryi uwielbionej w niebie z ciałem i duszą. Katolicy w Stanach Zjednoczonych zobowiązani są w tym dniu do wzięcia udziału we mszy świętej. Uroczystość Niebowzięcia zwana jest w Polsce Świętem Matki Bożej Zielnej. W tym bowiem dniu wierni przynoszą do kościoła wianki z ziół i kwiatów do poświęcenia. Pamiętajcie o podtrzymaniu tej dawnej pięknej tradycji. Nawet jeśli by ksiądz nie święcił ziół i kwiatów w trakcie mszy świętej, można podejść po nabożeństwie i poprosić go o poświęcenie. Wysłaliśmy do was sroczne prośbę, nasz apel, aby wesprzeć fundusz Ojca Justyna. To dzięki waszej życzliwości możliwe staje się przybliżenie ludziom wspaniałej postaci ojca Justyna Figasa, franciszkanina, naszego założyciela, wielkiego kapłana i Polaka Amerykanina. Wasza ofiara przybliża także dzień, kiedy, jak wszyscy wierzymy, ojciec Justyn zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy, jako błogosławiony. Informujemy was, że ojcowie franciszkanie przyjmują zamówienia na msze święte indywidualne, msze wieczyste i gregoriańskie.
Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych przyczynia się do utrzymania godziny różańcowej. W tym roku wysyłamy kalendarze na zamówienie. Na każdej kolejnej kartce są zamieszczone kupony, które można użyć, aby włączyć się do franciszkańskich comiesięcznych modlitw za wstawiennictwem Matki Bożej. Jeżeli nie macie kalendarzy, to możecie użyć dowolnej kartki lub kuponów, które zostały wysłane z nowenną do serca Pana Jezusa. Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Trwają wakacje. Przeżywajcie je godnie, radośnie, w łasce uświęcającej, na chwałę Stwórcy i dla wzmocnienia swych sił fizycznych i duchowych. Starajcie się w każdą niedzielę i święta obowiązkowe uczestniczyć we mszy świętej. Niedziela jest w pełnym znaczeniu tego słowa dniem zgromadzenia liturgicznego, w którym zbierają się wierni dla słuchania Słowa Bożego i uczestniczenia w Eucharystii, aby wspominać mękę, zmartwychwstanie i chwałę Pana Jezusa i składać dziękczynienie Bogu. Pragniemy Was poinformować, że w godzinie różańcowej można zamówić komplet 4 książek ojca Lucjana Kulikowskiego, wydrukowanych z okazji jego 100. rocznicy urodzin. W skład kompletu wchodzą takie tytuły jak Abba Ojcze, Przemyślenia Sympiraka i Tułacza, Miłość mi wszystko wyjaśniła, Pamiętnik Sympiraka i Tułacza oraz Skradzione dzieciństwo. Cena za 4 książki to $40. Bogu dziękujemy za Wasz udział w nowenach oraz za Wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg Wam w szczególny sposób za to błogosławi. Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 89 lat. Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010. Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was pokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam
na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.